Dzień dobry, kochani, w 24 dniu Vlogmasu. Dziś mamy w końcu długo wyczekiwaną Wigilię i powiem wam, że jestem jeszcze trochę w proszku. Wstałam o 5:30, dlatego że mam zaległości. Wczoraj nie zdążyłam zapakować prezentów dla dzieci i za chwilę to zrobię. Właśnie gotuję makaron jeszcze na makiełki. Gotuję, za chwilę będę nastawiać kompot suszu, bo już sobie przygotowałam wszystko w garnku. I tak, prezenty naszykowane, zaraz będę pakować. Stasia nie ma, bo pojechał na trening, bo on ma w piątki treningi po południu, ale z racji, że jest Wigilia, to ma przesunięty na rano i pojechał na trening, więc mogę prezenty zapakować, bo wiecie, Julianek to jeszcze nie do końca wie, o co chodzi. Najwyżej mi pomoże. Natomiast teraz właśnie będę to robić, póki Stasia nie ma. Za chwilę wam pokażę, bo wczoraj w Łodzi sypnęło śniegiem i mamy białe święta. Białe jeszcze od rana, dlatego że dzisiaj zapowiadają odwilż i pewnie to wszystko się stopi. Ale jutro już ma być przymrozek, pojutrze też i ma padać śnieg, więc liczę na to, że chwilę oczy nacieszymy tymi białymi świętami, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio w Boże Narodzenie był śnieg u nas. Także tak, ja zabieram się do pracy, na razie jestem w wersji bardzo roboczej, w zwykłej koszulce, później się ogarnę, później wiecie, podmaluję oko. Przyjadą do nas Przemka rodzice, tak gdzieś 15-16, moi będą dopiero wieczorem, bo moja mama pracuje długo dzisiaj, do 18 i no, kolację wigilijną będziemy mieli bardzo późno, ale są święta. Więc będziemy czekać, a do tego czasu ja sobie na spokojnie wszystko przygotuję. Już wam pokazuję, jak u nas pogoda wygląda i zaraz lecę pakować prezenty. No i tak, zobaczcie, wczoraj wieczorem sypnęło u nas śniegiem, jest biało, także fajnie, bo naprawdę to jest taka radość we Wigilię, w święta, bo no, od wielu, wielu lat nie mieliśmy śniegu na Boże Narodzenie. Okej, moi drodzy, ja już jestem przygotowana do pakowania i zaczynam od prezentów Stasia, dlatego że no, muszę się śpieszyć, póki go nie ma. I tak, ubrania będę pakować w torebki prezentowe, bo wiecie, to są miękkie rzeczy, takie kształty nieregularne, w papier nie będę się tutaj bawić, bo nie mam czasu. Natomiast takie prezenty, wiecie, nieubraniowe, będę pakować w papier. No i tak, co Stasiu dostanie? Stasiu ma taki łączony prezent zrzutkowy od nas i od dziadków jednych i drugich, żeśmy się złożyli i kupili mu konsolę PlayStation 4. On bardzo o tym marzył, bo nie ma. Co tam, Ramonka jest? Tak, bo ma starą wersję, ma trójkę. Ale wiadomo, ona już jest taka przestarzała, już gier na nią nie ma. O, Kicia oczywiście. Kicia, odejdź. Więc w końcu ta wymarzona czwóreczka, on o tym nie wie. On napisał w liście do Mikołaja, że chciałby, ale on nie wie, że ją dostanie. Także myślę, że dzisiaj będzie super radość. Och, no widzicie, tak to jest. Zainteresowani. Są pudełka, jest papier, to kot jest pierwszy. Także biorę się za pakowanie. A do tej gry... dostanie grę, no bo wiecie, żeby miał od razu na czym zagrać, żeby mógł się ucieszyć z tego prezentu, bo jakby dostał samą PlayStation bez gry, no to trochę słabo, więc jeszcze do tego gierka. Zapakowana to jeszcze takie rzeczy ubraniowe. Stasiu dostanie spodnie dresowe z Zary, spodnie takie... no nie dresowe, ale takie bardziej, takie, nie wiem jak to powiedzieć, bo one są w kratkę, takie bardziej, wiecie, już jak spodnie, ale na gumce, takie do szkoły, wiecie, na co dzień, też z Zary. Dostanie również z Zary bezrękawnik, on jest czarny, ale z drugiej strony jest moro, bo on jest dwustronny. Tak, Juluś? Mhm. I do tego czapka Harry Potter, to już widzieliście, bo jakiś czas temu kupowałam te ubranka i wam pokazywałam i właśnie dorzucam je do prezentów gwiazdkowych. Także to w torebkę pakuję dla Stasia, takie ubraniowe rzeczy.
No dobra, i jeszcze jedna rzecz dla Stasia, ale tym razem od Juliana, bo wiem, że Stasiu przygotował też prezent dla Julcia, więc Julcio ma też prezent dla niego. I Stasiu w liście do Mikołaja napisał, że chciałby bardzo dostać mięciutki szlafrok i właśnie oto Julian ma dla niego taki szlafrok Moro, zobaczcie. Oj, 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 oj. O. Taki szlafroczek Moro. I do szlafroczka ma coś, co Stasiu bardzo lubi. Dwa woski Yankee Candle, woski zapachowe. Stasiu jest wielkim fanem takich rzeczy. Jedziemy z prezentami ubraniowymi dla Juliana. I tak, to są prezenty od nas dla Julcia. Też jest, słuchajcie, bezrękawnik z Zary. Na wiosnę akurat będzie, bo jest troszkę większy. Czekajcie, go tylko zapnę. O, proszę bardzo, taki niebieściutki. Do tego są spodenki z Zary. O, pięknie zjadłeś. Dresik z myszką Miki. Julian uwielbia myszkę Miki. O, proszę bardzo. Czapka z Harry'ego Pottera i ten dresik z Harry'ego Pottera, który już Wam pokazywałam wcześniej. Spodnie z Zary kolejne. Dwie bluzeczki z Zary z długim rękawkiem, taka zielona i taka, nie wiem co to za kolor, taka szaro, taka zielona, nie wiadomo co to. I taka pomarańczowa. Proszę bardzo, w zwierzątka. To jeśli chodzi o ubrania dla Julcia, wkładam to do torebki, a zaraz Wam pokażę prezenty, takie zabawki. No dobra, Julcia jest ze mną, wszystko widzi, ale damy radę. Do wieczora wytrzyma. Jeśli chodzi o prezenty zabawkowe od nas, to Julcio dostanie Play-Doh, takiego slajma. Że jest chłopczyk, poczekaj Juluś, i jemu się tego slajma tam jakoś wpuszcza i on robi takiego balona, taką gumę balonową. Także myślę, że to fajna zabawka i Stasiu będzie się z nim świetnie bawił, pokażę mu co i jak. Mama, da. Co dać? Co się stało? Chcesz usiąść? Ojejku, poczekajcie. Bye. Do tego Juluś dostanie taką drewnianą zabawkę. Toster i do robienia tostów, śniadanko takie. Dlatego, że Julcio ma już zestaw sałatkowy, ma pizzę i teraz dostanie od nas ten toster. I do tego puzzle ze świnką Pepą. One są już takie drobniejsze troszkę, na powyżej 3 lat. Ale on lubi bardzo świnkę Pepę, będzie mu układać, on jest świetny w puzzlach, z tymi większymi sobie świetnie radzi, sam układa, także myślę, że chwila, moment i nie będzie problemu, będzie też układał te. Także teraz zabaweczki zawijam w papier. Dobra, kolejne prezenty dla Juliana są od dziadków. Zaczniemy od Przemka rodziców. Od dziadków jednych dostanie taką bluzę, to jest polar, bluza polarowa. I do tego zabawka drewniana, żeby było już, był zestaw. Ekspres do kawy, ekspres kapsułkowy, żeby można było robić śniadanko. Tam będzie miał toster z tostami, a tutaj będzie miał ekspres, będzie robił kawkę i pyszne śniadanko na słodko. Także super. A od moich rodziców dostanie dresik z myszką Miki. Z Zary, tym razem taki, bo jak jest faza na Miki, to wiecie, trzeba korzystać. O taki. A jeśli chodzi o zabawkę, to dostanie zabawkę edukacyjną. Ona jest troszkę dla starszych dzieci, tak chyba od 3 roku życia, ale to nie szkodzi. Laptop, czekajcie, bo to jest różowy, on jest niebieski, tylko na opakowaniu jest i taki, i taki. I to jest taki laptop, on ma normalnie myszkę i powiem Wam tak mniej więcej na szybko,
Jest tak, nauka liter, literowa gra planszowa, pamięciowa, uzupełnianie liter, gra w pisanie dla starszych już później dzieci, nauka słówek, nauka wymowy słówek, jakieś uzupełnianki literowe, wyrazowe, znajdź słowo, kolejność słówek, nauka cyfr, pisanie cyfr, liczenie, porządkowanie liczb, kolejność, odejmowanie ikon jakieś. Nawet słuchajcie, później dla starszych dzieci, Juluś, są testy z mnożenia. Jest muzyka, test muzyczny, fortepian, jakieś gry są losowe, złap przedmiot, takie zręcznościowe, wiecie, myszką, labirynty, łączenie w pary, kółko i krzyżyk. Także dużo tutaj jest. I są tak, do wyboru język polski i angielski. Są gry, matematyka, narzędzia, muzyka i logika. A, to jest 3+, także od trzeciego roku życia. Juluś, nie, poczekaj. Także taki oto laptop edukacyjny od moich rodziców. Niu. Dobra, wyłączamy się i pakujemy. Dobra, słuchajcie, ja zapomniałam, jeszcze teraz właśnie przyniosłam. Julian jeszcze od dziadków, od Przemka rodziców dostanie pościel. Taką z myszką Miki, także jeszcze muszę to zapakować. Nie wiem, czy mi papieru wystarczy, mam ostatnią rolkę. Bo jeszcze mam do zapakowania prezenty od wuja, od chrzestnego Juliana. Julian dostanie od niego wesołą naukę z Albikiem. Jest to super zabawka. Też od trzeciego roku życia, ale myślę, że będzie ok. Bo tutaj jest książeczka edukacyjna, my mamy wesołą naukę, bo to jest tak dostosowane do Juliana wieku teraz. I do tego jest elektroniczne pióro. I polega to na tym, że tą książeczkę można sobie samemu czytać z dzieckiem i oglądać. Ale dziecko też może, to jest dla takich, wiecie, od takich wieku Juliana do przedszkola, jak dzieci jeszcze nie czytają same, a chcą. To pióro przykłada się do tej książeczki, ono jest kompatybilne z tymi serią książeczek Czytaj z Albikiem i to pióro po prostu czyta. Tam, gdzie on przyłoży, to pióro czyta, także super zabawka i bardzo taka edukacyjna też. Więc biorę się do pakowania, a Stasiu od wuja dostanie książkę Harry'ego Pottera, to znaczy to już jest te dalsze losy takie jakby, Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Więc tej nie mamy. Tak, Harry. I poproszę na chwilkę. I pościel z Harrym Potterem. Także takie prezenty od wuja jeszcze muszę zapakować. Zostały mi ostatnie dwie rzeczy dla Stasia do zapakowania od nas. Są to książki. Jedna to jest z serii tej, którą czyta Zielona Rękawiczka. To jest ta detektywistyczna książeczka. A druga to jest Pinku. Pierwszy raz mu ją kupiłam. Ojejkuś. Jesteś ważny, Pinku. I słuchajcie, chciałabym właśnie, żeby on to przeczytał. Juluś. Julian jest za kuca. Jest to książeczka dla dzieci i dla rodziców o poczuciu własnej wartości dziecka. Także myślę, że może być bardzo ciekawa. Niu, poczekaj. Także pakuję to i to koniec. Koniec, idę gotować kompot. Okej, ostatnia rzecz, ale już jej nie pakuję w papier, bo mi brakło. To jest prezent dla Ramonki. Jest to mokra karma z wołowiną i wątróbką, z indykiem i dziczyzną, z cielęciną i indykiem i z łososiem i pstrągiem. Także Ramonka dostanie takie pyszne przekąski pod choinkę. Kładę to również dla niej, bo zawsze się Stasiu upomina, że dla Ramonki też coś musi być. I już Wam pokazuję, jak prezentuje się nasza choinka z prezentami. Oto i nasza choinka. A tutaj prezenty, słuchajcie. Prezenciki. Tutaj są w torebkach ubrania. I dobrze, że w torebki włożyłam, bo papieru do pakowania mi starczyło po prostu na styk, co do jednego prezentu. I tutaj wszędzie dookoła są prezenciki. Tam, aż głęboko pod choinką poupychane. Dużo tego.
Ale co poradzić, no. Był Mikołaj, to musiał gdzieś to upchnąć. Tak, Juluś? Tak, z Gredek jest. U nas w tle Harry Potter oczywiście. A tutaj, moi drodzy, gotuje się kompot z suszu. Ja dodałam do niego jeszcze, oprócz takiego wędzonego suszu, dwie laseczki takie cynamonu, goździki, jabłko i pomarańcze. I to się tak gotuje, zaraz to troszkę osłodzę, ale zapach jest niesamowity. Dzisiaj Juluś otwiera kalendarz adwentowy i kurczę, nawet pokazał wie, które okienko. 24, tak jest. Co tam jest, Niuniu? Pokaż, co to jest. Ojejku, jakiś do mycia twarzy, nie wiem, pewnie żel albo coś w kremie takie myjącego. Dobra, ale słuchajcie, mój kalendarz ma 25 okienek i z racji, że dzisiaj jest Wigilia, to otwieramy jeszcze 25, Juluś. Tu coś chyba jest dużego. Co to jest? Świeca? Nie. To jest... Poczekaj. Maseczka. Oczyszczająca. Nie, to nie. To jest... Ale to też było. No ja wiem, ale to jest w każdym okienku. Aha. Jest taki proszek. Maseczka oczyszczająca. I to taka duża. Poczekaj, Juluś, poczekaj, daj mi coś sprawdzić. 55 ml. No dobra, Juluś, to cały kalendarz mamy już. Zamkniesz? O tak, tylko papierki jeszcze. Super. Dziękuję, nawet światełko gasimy. Gotowe? To teraz idziemy się przebrać w świąteczne ubranko. My już czekamy na gości. Niedługo będą pierwsi goście, bo drudzy dopiero wieczorem. Stół jest tak podszykowany, ale na razie nic nie wystawiamy, żeby tam nie robiło się to wszystko ciepłe. Na przykład śledzie. I tak, ja chciałam Wam życzyć jeszcze raz wesołych świąt, zdrowych przede wszystkim, bo już w ostatnim vlogu życzenia składałam, ale jeszcze raz. Później już się pewnie nie będę jakoś odzywać, jak już będziemy mieli gości, bo nie będzie na to czasu, ale zaczynamy powoli już wyczekiwać pierwszej gwiazdki. Powoli robi się szarówka, pogoda się niestety pogorszyła, bo wszystko się topi, jest odwilż. Ale tak, potem może coś jeszcze pokażę, jeśli zdążę, z rozpakowywania prezentów.